Wszystkie baśki leżą tam daleko. Baśki! Usłyszały. No i tak. Wystarczy, żeby kilka usłyszało. No to reszta już pójdzie za nimi. Chodź, Basia, chodź. Będziesz pierwsza dzisiaj, chodź. Biegną. Ale się rozpędziły. Dawaj, Baśka, dawaj. Jak koń na wyścigach. Wszystkie idą. Poszły już raz, dwa, trzy, cztery, pięć poszło. Teraz mam okazję je policzyć, bo tak jak będą tutaj wszystkie pojedynczo przechodziły, no to najłatwiej. Biała krok w krok z cielaczkiem swoim. Osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 33, 34, 35. No to brakuje 7 sztuk. Dawaj, dawaj. No i nie widać ich pewnie. Pewnie są gdzieś tam w lesie. Dzisiaj mam do zebrania taką kupkę siana. To było wszystko przykryte plandeką. No i kiedyś, jak ludzie nie mieli maszyn, za bardzo nie było tych balotów, to właśnie tak się robiło siano na zimę. Najpierw kosili łąki, później składali to w snopki i na taką jedną dużą kupkę przykrywali. No i teraz tutaj właśnie z tej łąki to będę miał to siano na dzisiaj. Bo szkoda, żeby to się zmarnowało. A jest bardzo fajne siano tutaj w środku, zielone. Tylko trzeba ręcznie załadować i później ręcznie zrzucić. No już wyszedłem z prawy w układaniu, bo dawno nie wodziłem siana luzem, ale dobrze jest sobie przypomnieć, jak to kiedyś było. Resztę siana na traktor, na przyczepę raczej. I baloty już się powoli kończą, tutaj zostały 4. No i też mam jeszcze trochę balotów pod wiatą w dwóch miejscach. No i teraz na dzisiaj to będę miały to siano luzem. No, resztę ręcznie zrzucimy. A nie zostały ci te końcówkę, masz? Masz końcówkę? Wideł? Na górze? No i na dzień sianka mają. Jeszcze tam umie na przyczepce trochę. Tak, tak, ja je znajdę na pewno. Żeby nie zjadły. Basia. Basia. To jest stara Basia. No a ja teraz jadę w drugim miejscu dać siano z przyczepki, bo tutaj to będzie za mało tego siana dla nich.
Krówki zadowolone dzisiaj. Kotek skoczył na bolota. Chyba chce pojechać do krów w odwiedzinę, tak? Kocie? Taki się kiedyś kot przybłąkał do nas i taki już został. To nasz drugi kot. Też przybłęda. Kiczka. No, a ja muszę napompować tą sprężarkę, bo tu mało powietrza w przyczepce. I będziemy wozić dzisiaj baloty. Kiczka. Też chcesz z nami jechać? Mamy takie cztery czarne koty. Nie wiem skąd się wzięły, ale poprzychodziły. I na podwórku i siedzą. A tam drugi chce skoczyć do siana. Tutaj jakiś stary szajs, którego nawet nie zbieramy. Tam już pod lasem. Kurde, paliwa mi braknie, jak tak będziemy jeździć daleko. A dziki wszędzie buszują. Orka! Ciężko pracują. No, ciepłe... Na chlebek. Ciepłe zimy. Ziemia nie zamarza i... Robaczki wychodzą. Robaczki płytko siedzą. I teraz dla dzików tutaj. Będziemy zabierać teraz te baloty, które tutaj jeszcze nie zostały zwiezione wcześniej. Z zewnątrz może nie wyglądają rewelacyjnie, ale w środku jest to fajne zielone sianko. Krowy nas na pewno to z chęcią zjedzą. Dziewięć balotów na taki jeden kurs, bo 3 na przyczepkę i 6 na wózek. A tutaj kolejna łąka zniszczona przez dziki. Całkowicie. Tam widać połowę, gdzie nie poszły. Zapasy przygotowane. W razie czego, jakby brakło siana, to będą miały co jeść. Bo to nigdy nie wiadomo, co z tą pogodą. Teraz jest ciepło, ale może w każdej chwili zima wrócić. Ktoś ostatnio pytał, dlaczego takie drzewa na opał ścinamy, więc to nie jest na opał, tylko na materiał budowlany. Taka robota, a się kończy. Zezwolenie na wycinkę. Ta sosna to urosła. Dobre warunki tutaj miała. Nic jej nie zasłaniało z lewej strony i rosła. Tak policzyłem po słojach, że 40 parę lat miała. Ale dużo innych jest nowych na jej miejsce. Tutaj znowu nam jedno drzewo zawisło na innych i teraz jeszcze raz spróbujemy przy pomocy samochodu sobie z nim poradzić. Mocne auto. Tak to się w piasecznej robi. Taka ostatnia nam została zaznaczona. No i teraz tak się zastanawiamy, czy ją ścinać, czy nie. Trochę mamy za krótką prowadnicę pod taką grubą. Jutro z dłuższą prowadnicą przyjedziemy. I leci na las, jak tamten mały. No, a tak
Tak wygląda las po przecince teraz. Mamy dzisiaj do złapania dwa byki. Pojadą na Pomorze. Więc teraz będziemy całe stado wołać, żeby poszło za nami na podwórko, no i tam będziemy te byki dwa wybierać. Ale póki co siedzą przysiania i nie chcą wyjść. A te idą w drugą stronę. Także będzie dzisiaj wesoła niedziela. No i wszystkie baśki idą za mną. Nawet ta najmniejsza baśka też idzie. Ale poczekamy, aż reszta stada dołączy tutaj na to pastwisko. No i dopiero wtedy stąd pójdą wszystkie razem na podwórko. Oj. Trochę za szybko, Baśka. Za szybko idziecie trochę. No tak, te idą szybko, a tamte idą za wolno na końcu. I tak to zawsze z nimi jest. Ale ważne, żeby szefowa szła, to wtedy reszta idzie za szefową. A szefowa idzie za mną. Idą. Teraz już jest całe stado na jednym pastwisku. No i teraz muszą przejść tylko na podwórko przez drogę. I tam już nie będą miały jak uciec. Już idą przez drogę teraz. Chodźcie, baśki! Baśka, chodź tu! Prosto macie iść. Nie w bok. Baśka, chodź! Baśka! Gdzie ty tam w lewo? Chodźcie, baśki! Wszystkie baśki, chodźcie tutaj. Chodźcie. O, cielaczek został. Bez matki. Chodź, Basia, ostatnia. Tak. No i teraz stado jest już zamknięte na takim mniejszym terenie ogrodzonym, z którego nie będą miały jak wyjść. Można się każdej przyjrzeć, sprawdzić kolczyki, numery i na spokojnie wybrać sztukę, która pojedzie w inne miejsce. Tutaj jeden byczek załadowany. Jeszcze nie wie, gdzie jedzie nawet. A ty drugi kolega. No, jeden jedzie dokąd? Do Szczecina? Pod Szczecin do Krąpiela. Do Krąpiela jeden pojedzie, a drugi pojedzie? Drugi do Strumienna. Do Strumienna. Na Pomorze, tak? Zachodnie Pomorskie. No, grzeczne. Weszły grzecznie dosyć. Także ten, już się teraz trzeba szybko załadzić, żeby się nie uczyły.